Nie. Czemu do mnie nie przyszedłeś? No nie wiedziałem. Nie wiedziałeś co? To teraz mogę ci rozwalić łeb. No dobra, ale to może panom to pościągać? A nie? No, no. Mywać palcami? To bardzo proszę. Do bagażnika. No wsiadaj już. Ty, łatwo poszło, co? Srany byłeś. Jeżeli Salsa wykaże, że ten debil nie założył kominiary, wiesz co masz zrobić. Cześć moi drodzy, z tej strony z pana witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, moi drodzy. Jestem teraz z całą ekipą, jak widzieliście na ostatnim odcinku. Jedziemy dogadać się z legendarnym gangiem Familis, moi drodzy, bo wchodzą w grę pieniążki, czyli moi drodzy, pieniążki za Blue Jazz. Także moi drodzy, a jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z naszym gangiem Originals, trzeba zrobić jakieś graffiti. A jeżeli chodzi o piękne graffiti Originals, które mam tutaj za moją głową, moi drodzy, to właśnie teraz do sklepu wleciała, znaczy wleciało, moi drodzy, wleciało, tak naprawdę wleciało, to z tego względu, że wleciało, ponieważ koszulki są dostępne do godziny 24 już teraz, tutaj moi drodzy, tutaj i to wszystko dzięki waszym łapkom w górę, to wszystko dzięki wam, prosiliście i dobra, dzisiaj jeszcze są koszulki, więc teraz macie kilka godzin dosłownie do 24, do 23:59, żeby jeszcze zgarnąć koszulki, te osoby, które nie załapały się wcześniej, wszystko dla was moi drodzy, no i 12 tysięcy łapek, żeby kolejny odcinek pojawił się już jutro. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby kanał się rozwijał. Kto jedzie ze mną do Familis? No, na pewno ja. Ja muszę się pozbyć wozu po ostatniej akcji. To ogarnij to, no. Ja chyba zostaję, co? Dwayne. No? I teraz jedziecie na spotkanie. Nie chcesz odwiedzić swojego terenu starego? Chciałbym, ale dostanę dzisiaj. Dobra, to ogarniemy to. Z Salsą ogarnę ten... Sprawdzę ten monitoring. No, chodźmy. To sam jadę? To jedziesz ze mną, takim. Dobra, to ja to znajdę. Umiem. Do usłyszenia. Dobra, to w takim razie headshot, Axel? No to już jadę. Dobra, to widzimy się na parkingu przy boisku na Forum Drive. Okej. Nie zgubcie się. Dobra, widzowie, jedziemy. Dobra, jadę z tobą. Powiedzcie młodziakom, żeby obstawiali ulicę, jak nas nie będzie. Okej. Na pewno miałeś te rękawiczki? Tak. W ogóle, no tak zapomniałem powiedzieć, ale się zabezpieczyłem w tej akcji. Broń jest na słupa, łuska zabrana. Ktoś cię widział? Nie, nikt nas nie widział. Odciągnęliśmy recepcjonistę. Kamery was widziały. No ale to mieliśmy maski i rękawiczki. Spokojnie, nic nie będzie działo. Przebrałeś dupę, tak? Zabezpieczyłem się jak mogłem, poza tym, że później dostanę prawo. Dobra. Kurde, moi drodzy, oby tak było, bo nie chcę przypału. Są opaki z Familis. Znaczy no, zaraz powinni być. Dziwnie się teraz przychodzi na te tereny, moi drodzy, nie? Kurde, już kiedyś tu byliśmy. Piękne wspomnienia. Witam. Witamy. Dobra, panowie. Gadamy tu czy gdzie indziej? Tutaj. Wszystko jest obstawione dookoła. No to chodźmy na rampę chociaż, nie? Gadamy przy ulicy, mniej nas widać. Możemy się przejść w sumie. Jak tam u was? Wszystko w porządku? Co się działo? Na razie spokój. Wszystko mamy wyjaśnione z wszystkimi. Obstawiamy teren cały czas. Wszystko jest w porządku. A jak u was? W porządku. No i to najważniejsze. Co, próbki się przyjęły? Oj tak, bardzo dobrze się przyjęły, wszystko poszło. To bardzo dobrze. Czyli co, dojdziemy do jakiegoś porozumienia? Oczywiście, że tak. Musimy kupić tego więcej. Ludzie chcą tego więcej na mieście cały czas. Pytają o to. Ale wspomnienia, moi drodzy. To dobrze. A ci drudzy, sąsiedzi? Na razie jest pokój, ale czekamy na ich ruch. Nie chcemy atakować piersi. Czyli nic się nie zmienia, co? Familis, Balasi. No tak, cały czas jest jakiś spór, ale... Na razie jest spokój. Przypominasz mi pewną osobę z dawnych lat. Widzę, że tradycja u was zostaje. Cały czas tak samo, nie zmieniamy się. No dobra, ile potrzebujecie? Może powiedz mi, ile masz tego na teraz, jak najszybciej. Tyle, ile potrzebujecie. Powiedz mi, ile ja ci powiem, czy mam. 150 kilo. Nie wypłacisz się. Okej. Inaczej, ile było ostatnio? Ostatnio dostaliście próbki, tak? To od was wszyscy z osiedla jarali, czy kto to jarał? Wszyscy z osiedla. Rzucimy wam dwie dychy. Dobra. Zobaczcie, jak wam zejdzie. Czy rzeczywiście to pasuje wam? Robię to tylko centymetr do waszej ulicy. Jak byłem młodszy, kręciłem się tutaj. Jo, serio? Nigdy tobie nie słyszałem. No i to może nawet lepiej, że mnie nie słyszałeś. Młody byłem. Odwiedzałem to miejsce regularnie. Pamiętam. Zawsze się dużo was tutaj kręciło. Nawet pamiętam, jak byliście wtedy tam daleko.
Tu chyba był inny set, tam był inny set i potem coś się podziało, chyba jakaś walka na noże was pojednali, czy jakoś tak, nie? Było coś takiego, było wyśmienicie. Był taki jeden ziomek, ale potem się wszystko zepsuło. Znikł. Wszystko pojednał, wszystkie ulice, całe families. Było jak w raju, ale niestety wszystko się posypało. Mówisz, to ile to lat temu było? 8 lat temu. No to nieźle. Ciekawe, gdzie się zajął Kojotek. Pamiętam was właśnie, jak byliście tam dalej i te wszystkie sytuacje, które się działy obok. Family chyba dobrze też wzięło udział w tej bitwie o miasto, nie? Co wtedy było? Szkoda, no. Że miasto takich rzeczy zapomina, nie? Ludzie stają w obronie tych wyższych, a ci wyżsi mimo wszystko i tak to potem upychają pod dywan. Ty, wszystko dobrze? No, trochę mnie zmiotło. Ludzie jest za mocny. Ty, to twoje koledzy mogą się pozabijać. Może niech zbastujemy już na tych rowerach. No właśnie. Uspokójcie się. Do mnie. Mamy jaki? Tutaj dobrych gości. Za młodych lat nawet. No, może jakiś kuzyn coś. Podobno już nie żyje. Już raczej nie wróci do tego. Jak to na ulicy, nie? Żywot no, nie jest długi. Każdy płaci ale konkretny. Życie. Dobra, słuchajcie. Ze względu na to, że mi się zawsze dobrze tutaj przychodziło, rzucimy wam te dwie dychy za małe pieniążki, ale chcemy, żeby Blue Jets zalał tutaj całe forum Drive Chamberlain Hills aż do stacji tam niżej. O to nie musisz się martwić. Załatwimy to. Całe nasze okolice będą latać z budżetem. O to chodzi. Jednak towar pierwszego sortu, nie? Jak to się sprzeda, to wtedy już pogadamy o normalnej dostawie i wszystko będzie jasne. A powiedz mi szczerze, działacie na Hillsach? Na razie nie. Na razie odpuściliśmy temat. No i bardzo dobrze. Warunkiem sprzedaży Blue Jazzy jest to, że nikt go nie sprzedaje na Hillsach oprócz nas. Więc jak masz swoje ludzi na Hillsach, wycofaj ich, a my wtedy dorzucimy dodatkowy rabat. Umowa stoi? Mieliśmy coś działać w tamtym kierunku, ale przestaniemy. To odpuśćcie. Odpuszczamy w tym momencie. Zaraz zwołam wszystkich ludzi. Skupcie się na subcentrach, chłopaki. Pewnie. Umowa stoi. Dobra. Jakby co, jakby było już grubo, to dajcie znać. Nie lubimy balasów, tym bardziej wagosów. Kto wie? Oj tak. Może pomożemy. Na pewno podziałamy w tym kierunku. Czekamy tylko na ich ruch, nie chcemy atakować piersi. Dobra, to wszystko jasne. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Będzie towar wybrać. Headshot. No. Weźmiesz te dwie dychy od poła, zapakujesz to burrito, przywieziesz to w opaku. Dobra. Co myślisz, Salsa? Będzie dobry biznes, tego się szybko nie wykolają. Jeżeli dałeś im próbki, no nie, i tak szybko to wypalili. Pieteczki być... wydaje mi się git. Tak, to może być tak, że oni się tym zjarają sami i dużo z pieniędzy będzie dla nich. Ten teren kiedyś był mój. Ja coś już o tym wiem. Jestem ciekawy, jak działają, ale nie mam zamiaru na razie nic więcej tu robić. Ale co by się nie działo, ten teren jest nieśmiertelny, stary. Co byś nie próbował zrobić, oni zawsze tu będą. No, tak samo wagosi, balasi też nie pozbykali, a są zawsze to dalej. Chcesz Sara pokierować? Nie, no co ty? Naciesz się ty jeszcze. Ja muszę się spotkać ze swoim bratem. Okej. Rzucę headshota i będę w kontakcie. Dobra, to gdzieś z Sarą pojadę, trzymaj się. No, headshot. No co tam? Będziesz łącznikiem. I dobra, tak jesteś dobra. Przypalony, więc lepiej, żebyś tutaj przypodmuchał niż u nas. Ja myślę, że na spokojnie będzie z tym spalę ciuchy. Ty, ej! Z tym paluszkiem to sobie uważaj. Masz jakiś problem? Masz jakiś problem czy nie? Żyję. A ty? Co to za paluszek? O ty śmieciu, siadaj. Zostawcie mojego kolegę. Trzymaj się. No tu chyba trup będzie już. Mógł nie pokazywać tego palca. No mógł, no. Zapłacił za to. No Dwayne. Wszystko w porządku? Nie wydaje mi się, widzowie. Będziesz musiał jakoś to wytłumaczyć, o ile będzie trzeba. To rozumiałeś, Edshot? Tak, zrozumiałem. A Dwayne, ty coś mówiłeś o tej ośce Family, że to kiedyś do ciebie należało. Stare czasy, ale może na razie się tym nie chwal. Jasne. Rzucę cię tutaj w okolicy, bo muszę jechać w jedno miejsce, wiesz? No dobra, jeszcze muszę odebrać kasę za towar, chłopaczku. Dobra, to cię rzucam. Dobra. Na razie. Siemanko. Dajcie mi znaka, moi drodzy, czy Dwayne dobrze robi, ale może zaraz zrozumiecie, o co tak naprawdę chodzi, bo dla was niektóre rzeczy mogą być mało oczywiste, a tutaj jest coś więcej, moi drodzy. Jakby przez te 3 miesiące, moi drodzy, naprawdę sporo się zmieniło. Ruszyja, jesteś? Jestem. Słuchaj,
Jadę, załatwię sobie sprawy, jadę, no gdzie jesteś? Dobra, no tam gdzie zawsze się spotykamy. Dobra, będę tam stary lada moment. A, do zobaczenia. No, trzymaj się, do zobaczenia. Moi drodzy, jadę się spotkać za Ushiją nie bez powodu. Od jakiegoś czasu pracujemy na czymś, ja wam nie chcę spoilerować. Chcę, żebyście byli albo źle zaskoczeni, albo miło zaskoczeni. Mam nadzieję, że, będziecie miło zaskoczeni, mimo wszystko. Ale no, wy zaraz będziecie pisać, o, minęły 3 miesiące i nie wiecie o tym, nie robicie tego, nie dbacie o tamtą. Spokojnie, kochani, jakby ciężko jest wam zekranizować wszystkie zmiany, które nastąpiły w ostatnim czasie, jak dopiero 2 odcinki minęły, w tym jeden był pełen akcji. Teraz wracamy do tego, co jest na ulicy, moi drodzy. Poznacie naszych rywali, poznacie naszych sojuszników. W sumie już poznaliście makaroniarzy, już widzicie, zaczynają się robić z nimi problemy. Także spokojnie, kochani, na wszystko przyjdzie czas. Teraz skupcie się na tym, żeby nic nie przeoczyć. W ogóle dajcie znaka, jak podoba wam się furka, czy w ogóle wam się podoba, bo mi się bardzo podoba. To jest taki vibe'ik Dwayna. No i będziemy działać dalej. Także rozsiądźcie się, kochani, wygodnie i zobaczcie, gdzie teraz jedziemy. Dobra, już dojeżdżamy, moi widzowie serdeczni, kochani. A ja już wspominki są, jak tutaj mieszkaliśmy, nie? A teraz wszystko tak inaczej się potoczyło. Ciekawe, czy ten dziadek dalej wynajmuje to mieszkanie. Ale dobra, my jedziemy dalej troszkę, kochani. Musimy jechać w bardzo ustronne miejsce, bo zobaczycie dlaczego w sumie. Kurde, ja bym się chciał wygadać, ale nie mogę. Muszę jeszcze wytrzymać tę minutkę, dwie. Ciekawe, czy się domyślacie. Jak ktoś się domyśla, to niech zatrzyma teraz nagranie i niech nie skipuje. I da znaka, moi drodzy. Co tam? Cześć, cześć. Podoba ci się? Twoje? No, a kogo? Pamiętam ładniejsze. No, ty gadasz. Co, nie podoba ci się? Wiesz, jaką nie no, ładne jest. Chciałbym mieć budżet, żeby sobie taką kupić. Ta, nie ukrywaj, masz kasy w pizdę. No mam. No, dobra. Ale wszystko wrzucam w samochody. Dzisiaj tu? Nie, jedziemy tam gdzie zawsze. No, dobra, ja prowadzę. Dobrze, ja po prostu oglądam. Fascynuję się. Wziąłeś wszystko? Tak, wszystko mam. Przesiądę się. Jak tam? W sensie? Znaczy wszystko w porządku. Wszystko w porządku, ale mam ciekawe informacje. Jak byliśmy na tym Cayo Perico. No. Pamiętasz, jak poprosiłem cię o rozmowę? No. Bo do tego domku weszliśmy. No i co? Ciekawe rzeczy znalazłem. W samochodzie mam parę rzeczy. Jeszcze moi ludzie aktualnie przeprowadzają atak na lokalizację, którą znalazłem w tym domu. No. W sensie w tym domu, w tym pomieszczeniu. I... Ale to kogo tym razem tropiliśmy? No właśnie, to chcę określić. Wysłałem tam większość ludzi, więc raczej powinno pójść z góry. Czy skąd miałeś informację, że coś tam jest i kto w ogóle? Wiesz co? Co się zaniepokoiło? Zaniepokoiło mnie rzeczy, które znalazłem, o których ci zaraz przedstawię, pokażę ci je, dobra, plany i zobaczyłem lokalizację na mapie w tym pomieszczeniu, do którego weszliśmy, tam na Cayo Perico. No. To właśnie zaniepokoiło mnie, bo to było tutaj, w sensie tutaj, no to było w Los Santos. Ciekawe, jestem ciekaw, co tam znalazłeś, że aż tyle ludzi wysyłasz. To ma związek z Leonardo? Mam nadzieję, że nie, ponieważ wyspa Cayo Perico mówiłeś, że należała do, nie do Raxa, tylko do tego, jak on miał, Christopher? No niby tak, no. No właśnie, więc czysto teoretycznie Raxa, w sensie Raxa tam nie powinno być. Lecz wiesz, jeżeli przykładowo się okazało, że będzie. Mamy jakiś kolejny trop na niego? Właśnie na Raxa za bardzo nie. Ciekawe, gdzie on się ukrywa przez tyle czasu. Jestem ciekawy, gdzie trzyma Leonardo, tak? Myślę, że go trzymam? Po takim czasie Leonardo by się udał wydostać, nie? No, może normalnej osobie, ale czy Raxowi. Pamiętaj, z kim mamy do czynienia. W sumie rację. To co dzisiaj? Chyba to co zawsze, nie? Aż do skutku. Aha. Przygotuję się, co? Dobra. Daj mi chwilę. Moi drodzy, pytaliście o Furię. To zaraz może ją zobaczycie. Myślę, że to jest jedyne wyjście, żeby to wyciągnąć. Mi się wydaje, że nie ma co gadać. To nam nie robi wrażenia. Poczekaj. Dawaj. Jak tam? Jeszcze. Pokaż. Postaraj się! Mocniej! Bo zaraz będziemy wyjmę co innego. Bawisz się ze mną. Tak, sprawia mi to przyjemność. Dawaj. Dwayne? Przypomnę, że będę musiał cię wyciągać. Dawaj. Zginasz! Chodź tu. Bardzo dobrze. Moi drodzy, jak chcesz, chyba... To zaraz mogę ci strzelić w nogę i zobaczymy co będzie. Rozumiecie o co chodzi. Chodzi o przebudzenie. Dawaj. Nie chcę po ciebie nurkować. Dobrze.
Dobrze, idzie. Nie będę po ciebie nurkować przecież. To nie działa. Chodź, wejdźmy na ląd, żebyś się na mnie utopił. Czemu masz krew? Jaką krew? Krew masz. Jesteś postrzelony. Dobrze, 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 to działa. Co to? Chyba zaczyna działać. Chyba tak. Ale to nie chyba. Jak to się stało? Fosia. No. Dawaj. Dobra. Myślę, że teraz. Też to mi się wydaje, że idealny moment. Tylko nie wiesz, gdzie nie strzelać. Może mi się omsknie? Nie, no, żartuję. Dwayne? To działało? Czuję... Dwayne? Dwayne? On się to zaczyna działać. Rex! 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 Kontroluj, pamiętaj o kontrolowaniu. Pamiętaj o kontrolowaniu, wszystko dobrze. To już ja? Tak. Cierp. Cierp. Dwayne, kontroluj to. Idę po ciebie. Uzio! Dwayne? Dobrze? Jak mi poszło? Jak ci poszło? To mało powiedziane, jak ci poszło. Trochę mnie boli wszystko. Przetargałeś mną przez całe jezioro. Nie wiem, co powiedzieć w ogóle, ale wyszło... Nie dam rady na tym kontroli mieć. To aż... To jest za silne. Za bardzo. Ale zobacz, idziemy cały czas do... Idziemy do przodu. Myślisz, że gadasz z prawdziwym Dwayne'em? A więc chętnie. Lucia, odejdź od tej drugiej strony. Dobrze tak. Wiesz, że twój brat tego nie wytrzyma. Jak chcesz mnie przebudzić, to wiesz, co to niesie ze sobą. Zginiesz ty i zginą wszyscy. Ale jakoś nie umarłem teraz. Jeszcze nie, bo mamy plan. Mamy wielki plan do ciebie, Lucia. Dobrze wiesz, do czego jesteśmy zdolni. Doświadczyłeś tego. Dobrze wiemy, dlaczego to robisz. Dobrze wiemy, do czego jest ci potrzebny Dwayne. Ale nie uda ci się. No chyba, że chcesz już nas przebudzić i doprowadzić do tego, czego twój brat nie chce. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się, jak ty wszystko zatwierdzasz. Skąd wiesz niby? Bo ty tam do czego wiesz, potrzebuje Dwayna. A Dwayne jest nieświadomy. Problem jest taki, że ja chcę jak najlepiej. To ty wykorzystujesz go. Doprowadzasz go do tego, co do czego doprowadzasz. Czeka ci śmierci. Prędzej niż myślisz. Ty mam nadzieję, że z moją realizacji planu. Twój brat nigdy nie będzie miał nad nami kontroli. Nigdy. Stworzył nas, ale sobie z tym nie poradzi. Niech cierpi. Zabijemy go. Dwayne. To koniec. Pić Dwayne? Mi się chce. Pić się chce? Ale to ty? Daj mi wodę. Już ja. Daj wodę, proszę. Masz. Trzymaj, udało się. Co się udało? Udało się, ale to ty na pewno, to ty? Tak. Mogę... Sprawdzę. Przestań, no to ja, idioto. Dobra, udało się. Dwayne, nie zgadniesz, udało się. Tyle prób. Nareszcie się udało. Ale co? Udało się. Doszedłeś do Furii i udało się z nią porozmawiać. Normalnie udało się z nią porozmawiać. Tak? Tak. I co mówiła? Co mówiła? Że zabije Raxa i że ja chcę cię wykorzystać. Nic więcej? I że pozabija wszystkich. I że jeżeli będziemy dążyć do tego, żeby cię go wywołać, to zabije też mnie i wszystkich twoich bliskich. Czyli on nie chce być wywołany? On ewidentnie nie chce, no. Ciekawe. Ale teraz pytanie. Czemu ty go w ogóle masz?
i którym Dwaynem jesteś prawdziwy. Który ten Dwayne to prawdziwy Dwayne? Czy tamten to prawdziwy Dwayne? Czy ty jesteś prawdziwym Dwaynem? Za dużo zapytań, a za dużo mamy... Nie, za dużo mamy pytań. Ty, moje rany. Nie masz postrzału. To jest za ciężkie. Jestem zmęczony. Muszę odpocząć. O kurde, pogoda się zmienia. Czujesz? Jak się zmienia? Cały czas jest taka sama. Słonecznie jest. Kiedy to się dzieje, tak? Zazwyczaj... Co? Nie. Kurwa. Dwayne? Co? Jednak sobie nie odpoczniesz. Możesz mi pomóc? W czym? Pamiętasz, jak mówiłem ci, że wysłałem bardzo dużo ludzi? No. I gdzie? To właśnie zostali zaatakowani. I mam szybko jechać i pomóc. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Tutaj Blake Country. No dobra, to dawaj. Kurde, widzowie. Ja pierdzielę. Chore gówno. Mogę się jechać w drugą stronę, ty nie będziesz miał dłużej. Albo... Nie chciałem auta zniszczyć. Dobra, jedź po moje, jedź. Kurde, widzowie, no. Jestem ciekaw, co napiszecie w komentarzach, ale to było mocne. To naprawdę było mocne. Czyli już wiecie, nad czym Dwayne pracuje i co próbuje zrobić, moi drodzy. Nanotechnologia jest trudna do stworzenia, a przez to, że wtyka się nie odezwał przez tyle czasu, to nie mamy dostępu do laboratorium, nie możemy nic z tym zrobić i ciężko jest taki sprzęt załatwić, to postanowiliśmy pójść w drugą stronę za Ushiją i próbować zidentyfikować to, co Dwayne ma w sobie i jakby spróbować nad tym przejąć kontrolę. Ale do tego czasu nigdy nam się nie udawało żadna próba kontaktu aż do dzisiaj. Nie wiem, co się stało, czym to jest wywołane, ale no, powiem wam, moi drodzy, że mamy przełom. Pytanie, gdzie nas to zaprowadzi, czy to jest dobre, bo na chwilę obecną to wyglądało bardzo brutalnie. Dobra, gdzie mam jechać? Kojarzysz taki stary, spalony dom w Blake Country? Kojarzę. Tam. Dobra, no zaraz to jadę za tobą. Jedź. Dobra, pomożemy już jej, moi drodzy, ponieważ nie bardzo tego potrzebuję. Kurde, ale ta fura buczy, moi drodzy. W sumie brabusik, barbusik, nie? To jest petarda. Petarda, moi drodzy. Jadę za tobą. To już i ja. Tak, słyszę i widzę. Mam lusterka. Wiesz dokładnie, co się stało, czy nie? Nie, zostali zaatakowani. Tylko tyle wiem. I nagle ucichło. Dobra. Co tu się odjebało? Okej, okay. Ja może zaparkuję z tyłu? Tak. Okej, okay. Ty masz jakiś sprzęt dla mnie? Mam wszystko w aucie. To przyda mi się, zanim tam wejdziemy, jakaś kamizelka i stary broń, bo ja auto się pali. Dobra, biorę je. Nie jedno. Ja pierdzielę, widzowie. Podjedź tu. Bo jestem gotowy. Ktoś z twojej rodziny żyje? Nikt nie odpowiada. Dobra, to teraz opowiadaj, komu mogę się tam spodziewać? Powiem ci szczerze, że chciałbym sam wiedzieć. O stary, to są twoi ludzie? Tak. To nie wygląda zbyt dobrze. I ty mówisz, że mam dużo pieniędzy? Wkładałem wszystko w samochody. Dobra, może się skupić. Dalej wkładam. Chodzimy tam? A mamy wybór? No nie wiem, to wygląda stary jakby... Mamy karabiny, więc schodzimy. Zostali zaskoczeni. O, w mordę. Dawaj. Co to za rzeź tu była? Ja pierdzielę, widzowie, widzicie to? Stary... Nie wiem, kto to zrobił, ale... Właśnie. Chodź na górę. Sprawdźmy górę najpierw. Ubezpieczam. Ja pierdzielę. Prawdą prawą stronę. Idę tu do pokoju. Czysto. Też mam czysto. Balkon czysty, na dachu też leżą. Stary, co tu się stało? No. Wiesz, nie chciałbym sam wiedzieć, kto w ogóle był w stanie coś takiego zrobić. To ta armia musiała być. Ale to są tylko twoi ludzie? Widzisz kogoś wszystko, innego? Wszystko moi ludzie. Nie widzę ani jednej innej osoby i to jest najgorsze. Powiedz mi szczerze, po co aż tyle ludzi tu ci było potrzebne? Na pewno skąd miałbym wiedzieć, może tu Rax by był. No ty, aha. I jeszcze jest piwnica. No widzowie, wielu ludzi stracił. Bardzo. A jeżeli ludzi. Rzeczywiście był tu Rax? Sam ich zabił? Przy swoim... O! Ostrożnie. Gdzie z drugiej strony? Zaczekaj. Kim jesteś? Odłóż to. Cholera. Odłóż to. Kto to jest? Nie wiem. Nie jest to na pewno osoba ode mnie. Nie no, Draxa to chyba... On nie... A przecież Rax pozostawał w uśpieniu tyle miesięcy, stary. Nic nie robił w naszą stronę. A może jednak? Ty, tutaj jest też spokój. Sprawdź tego gościa. Ja jeszcze się porozglądam na dole. Nie no, stary, tutaj widać, że było ostro, ale wiesz co? Nie widać ślad po kulach. Zostali zanurzowani? To niemożliwe, żeby... Ale że tak wszyscy? No właśnie. Nie no, ten nie żyje jak coś. Ty... Gdzie jeszcze możemy tu zobaczyć? Coś jeszcze jest? Piwnica. Tam jest zejście. Schodzę do piwnicy. Idę za tobą.
stary to samo. Nikt nie żyje. Masakra. To już nie chciał, żeby na coś trafili, albo właśnie na coś trafili, albo na kogoś. A wiesz, co było przy lokalizacji? Tylko wiesz co? Zauważ, że oni nie mają żadnych ran na sobie. Ja właśnie to mnie zastanawia, jak w takim wypadku zostali zabici? Broń biologiczną? Musiała to by być. Lecz... Wyleciały to? Słyszysz? To pani. To nie jest to pani jednej osoby. Tak, 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 słyszę. Jakaś grupa wchodzi do domu. Twoi ludzie? Spraw szybko na radio. Ktoś ode mnie? Cisza. No to chyba musimy, stary, zobaczyć, kto to przyszedł. Jesteś gotowy? Jak zawsze. Może przyszli posprzątać. Dawaj, moi drodzy, mamy gości. Może zamiast ich zabijać, najpierw się przekonajmy, kto to jest, okej? Okay? Popieram. Nie są tutaj też bez powodu. Albo to twoi ludzie na innej częstotliwości. Nie tak też może być. Trzy lifty w kierunku? Chodź. Pytanie, po co oni strzelają teraz? Kontendery. Masz kontendery? Nie, ja nie mam kontenderów. Chodź, wyjdźmy tu. Patrz, tutaj też leżą ludzie. Wszędzie, totalnie wszędzie. Kontendery, to twoje? Nie moje. To jest ich dużo. Może przejdziemy tyłem. Cholera blacha. Kurde, widzowie, ale jaja. Wow, z góry! Oshia! Oshia, trzymasz się? Trzymam się. Jadę na dachu. Od dołu. Oshia, idę do ciebie. Dobra. Otaczają nas. Kurde, widzę, jak to może być. Gdzie jesteś? Obok aut, przed domem. Oshia, dziwnie się czuję. Spokojnie, dłoń, panuj nad tym. Odejdźcie, wy nie żyjecie. Odejdź. Cholera. Gdzie ty strzelasz, Dwayne? Do domu. Do nich. Dom, jak do nich? Nikogo nie ma. Cholera. Jak to nikogo nie ma? Czemu strzelasz w ziemię? Skup się, kurwa, pomóż mi, rozumiesz? Już, już. Cholera, tu. Dwayne. Już ja nie wiem, co się dzieje. Uspokój się, uspokój się. Dużo ich jest. Jeżeli coś widzisz, olewaj, po prostu olewaj, skup się na celu. Gdzie oni są? W domu, w domu, w domu. Stary, widzę ich cały czas. Olewaj, olewaj. Zniknij, znikaj. Dobra, chyba nie ma co. Musimy się zbierać. A twoi ludzie? Co z twoimi ludźmi? No nie żyją, co ja mam zrobić? Dobra. Zrobię pogrzeb tylu osobom. Zbieramy się, dawaj do aut. Ta broń zaczyna się zacinać. Dobra, spadajmy. Co to jest? To jest cholera, co się widzowie dzieje? Wow, ale ostrzał. Wow. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Skąd oni mają RPG-i? No, biorę auto, uciekam. Dobra, spadamy, widzowie, spadamy, spadamy, spadamy. Oshia, wsiadaj, wsiadaj! To auto moje. Kto to był? Nie mam pojęcia, jesteś cały? Jestem. Jadą za nami? Chyba nie, chyba nikt za nami nie jedzie. Cholera, nie mogę się skupić. Dwayne, dalej, spokojnie, spokojnie. Już, już nikt na nas nie strzela. Widzisz kogoś? Nic nie widzę. No widzisz, no to twoja głowa tylko. Pamiętaj, co ćwiczyliśmy. Wiesz, że zawsze pojawiało, jeżeli dochodziło do zmienienia, widziałeś jakieś postacie. No, było blisko. Dobrze, że tym razem zapanowałeś nad tym. Więc nasze spotkanie ewidentnie... Oho! Jednak ktoś za nami jechał. Okej, okay. Trzymaj się mocno. Trzymaj się! Pokaż, co potrafi to auto. A, chyba, że wjedziesz w teren. Trzeba zgubić to, co z nami mogło jechać. Masz pojęcie, kto to może być? Kompletnie nie mam pojęcia. Dobrze strzelali. Dobrze. Cały czas mnie zastanawia, jak do tego doszło, że wszystkich wybili. To byli wszyscy twoi ludzie? Dostały jednostki pojedyncze i to jest najgorsze. Kto był w stanie rozwalić swoją całą armię w jeden dzień? Prócz Raxa? To nie wiem. A ten Christopher, kim on jest? Wow, widziałeś to? Widziałem. No właśnie, nie mogę, staramy się to dociec z salcem, ale nie mamy pojęcia. Bo wiesz, co miał na tej wyspie? Co? Na tej wyspie miał plany rewolwera. Wiesz, którego rewolwera?
Co ty gadasz? Tego, którego mam tylko ja i Rax. Co ty gadasz? Tak, miał plany. Mam nadzieję, że aktualnie nie doszedł do tego, jak rzeczywiście go zrobić, lecz nie wiem, skąd on je zdobył. Ale ja, jeżeli rzeczywiście go zrobi, to będzie mógł nawet przebić zbroję. Zbroję, nanozbroję. Tylko my nie mamy nanozbroi. My nie mamy. Lecz tą moją nawet będzie mógł przebić. To co teraz mam? Ale... Co teraz? Jakiś plan? Schować się gdzieś. Aktualnie. Bo nie wiem, czy dalej za nami jadą, czy nie. Nie wiem, gazuję tak, żeby jak najbardziej zgubić. Nie masz nigdzie kryjówki żadnej swojej? Tutaj nie. Dobra, będzie. Właśnie. Trzymaj się. Trzymam się. Będzie rzucało, kurde, nowe auto, rozwalę je. Na razie to tylko ja straciłem. No, to straciłeś coś cenniejszego niż auto. No. Wiesz co? No ja wiem. Mózg. To przynajmniej straciłem dzisiaj, a ty już dawno. Kurde, niedobrze, stary, musimy coś poradzić. Ale tak serio, to straciłem bardzo dużo ludzi. Dlatego mówię. Wiem, co zrobiłby Rax. Co? Powiedziałby chuj w to i wziął bezdomnych. Ale my nie jesteśmy Raxem. No tak, tak, dlatego mówię, że mi to, że mi to przeszkadza właśnie. Dobra, chyba się schowaliśmy. Chodź, te karabiny są mega mocne. Zatrzymaj, jeżeli chcesz. Nie, albo w sumie. A co to za miejscówka? Twoja jakaś? Nie, Salsa ma tu znajomego. Kiedyś tutaj dziadzia. Pamiętasz dziadzie? A, tego nie pamiętasz, bo tego chyba zabiłeś. Nie, pamiętam. No chyba go zabiłeś. Jeśli chodzi o tego z bombą? Dobra, tak szczerze. Koło to był pomysł, żeby go zabić? Wujcie Raxa. Nasz wspólny. Szczerze. Razem podjęliśmy tą decyzję. Do teraz nie zrozumiem, dlaczego zabijaliście moich przyjaciół. Wiesz co? My o tym, że masz tą furię, wiedzieliśmy tak naprawdę już od dłuższego czasu. Ale furia, ale... To jest osobowość? Wiesz co się boimy? Że to jest część ciebie tak naprawdę. Część ciebie, która została po wypadku. I to jest ta część ciebie. Ale to wiedzieliście o niej przed wypadkiem czy po wypadku? Przed wypadkiem tego nie miałeś, tak? Wypadek to wszystko spowodował. A może furia jest skierowana w was, bo to wasza wina? Powiedział, że zabije Raxa. I do tego dąży. A mnie zabije, jeżeli będę na siłę go wyciągał z ciebie. O co chodzi? Więc chyba bardziej w Raxa. I teraz pytanie, dlaczego w Raxa? Myślę, że to już czas pokaże. Dobra, chyba możemy jechać dalej. Chodź. Można, na pewno już odpuścili.